opowieść o terenach zieleni miejskiej w różnych odsłonach. Zacznę od miejsca dość oczywistego, czyli w parku. Witam Państwa w Poznańskim Parku Sołackim, elementu jednego z pięciu zachowanych do dziś klinów zieleni. W pierwotnej koncepcji profesorów Władysława Czarneckiego oraz Adama Wodziczko takich klinów zieleni miało być 10. Miały one opierać się o naturalne doliny rzeczne i łączyć miasto, centrum miasta z elementami rekreacyjnymi, lasami podmiejskimi. Była to pierwsza i właściwie jedyna w Europie tego typu inicjatywa i rozwiązanie. Naprawdę szkoda, że nie przetrwało cała koncepcja, nie udało się jej w pełni zrealizować, no ale cieszmy się, że chociaż te cztery główne kliny zieleni, no i ten piąty dodatkowy junikowski do dzisiaj przetrwały, tym bardziej, że niestety zieleń miejska cały czas, szczególnie te tereny niezabudowane na terenach zieleni miejskiej, cały czas są pod silną presją, tak, urbanizacyjną ze strony inwestorów, deweloperów. Niestety ta betonoza pojawia się w wielu miejscach w naszym kraju. Oto kilka przykładów. I takich przykładów można by mnożyć wiele. Jednym z najgłośniejszych był przypadek Skierniewic, które do końca lat 90. miały piękny zielony rynek z rozurzystymi wierzbami i fontanną na środku. W 2005 roku Skierniewice zdecydowały się na rewitalizację rynku w stylu charakterystycznym dla tego czasu. Zielony skwer zniknął, a w jego miejsce pojawił się pusty plac pokryty betonowymi płytami, donice z małymi drzewkami i fontanny chodnikowe. Miał to być powrót do historycznego wyglądu centralnego placu w mieście i jednocześnie przestrzeń do organizowania największej tu imprezy Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Ale oczywiście było to błędne podejście i mieszkańcy, którzy wcześniej chętnie korzystali z rynku jako miejsce spotkań, teraz niechętnie tam bywali. A dwie dekady później, bo w czerwcu 2019 roku, w mieście skończyła się woda. Z powodu suszy i fali upałów zużycie wody z wodociągów wzrosło tak znacząco, że po prostu jej zabrakło. Przestała lecieć z kranów, no i wyłączono też fontanny na rynku. Niestety podobne kryzysy mogą stać się codziennością polskich miast. Dlatego aktywiści z organizacji Miasto jest Nasze postanowili wizualnie odbetonować rynek, odpowiadając na potrzeby i uwagi mieszkańców i starając się zachować dotychczasowe funkcje rynku. Skierniewice podjęły walkę z betonozą i chcą przywrócić zieleń. Opracowana przez spółkę miejską koncepcja przebudowy skierniewickiego rynku zakłada stworzenie wokół rynku zielonych skwerów szerokich na 3 metry, co pozwoli posadzić 36 lub więcej dużych drzew o odpowiednio okazałych koronach. Drzewa będą posadzone w ziemi, a nie w donicach. Gatunki mają być starannie dobrane przez specjalistów. Będzie również miejsce dla krzewów czy traw, a do tego oczywiście pojawią się elementy małej architektury. Niestety przykłady betonowy i źle rozumianej rewitalizacji spotykane są w wielu miejscach i miastach w Polsce. Również nasze miasto nie uniknęło złych decyzji w tym zakresie i nie chodzi tu tylko o względy estetyczne. Nadmierne zabetonowanie powierzchni, brak zieleni, kończy się później tak. Jajecznica z trzech jaj usmażona w 1,5 godziny, ale za to bez użycia prądu i gazu, bo na kamieniach miejskiego rynku w Krzeszowicach. Co 20 minut tą jajecznicę trzeba było mieszać, aż ten wygląd jajecznicy był taki jak z kuchenki gazowej. Mieszkaniec Krzeszowic, smażąc jajka w centrum miasta, chciał pokazać, jak dużo złego wyrządziła rewitalizacja rynku. Były berberysy, to wycięli to, zostawili tylko te drzewa, które tu jeszcze okaleczyli bardzo. Teraz co rynek? No, płyty i wkoło parki.
Choć z góry rynek wygląda dość zielono, to przyglądając mu się z bliska widać, że drzewa otoczone są płytami z kamienia. Chodzi o wygodę, tłumaczą władze miasta. Tyle, że bez trawy te miejsca parkingowe po nawałnicy wyglądają chociażby tak jak tu w Szczecinie. Wszechobecny beton szkodzi w każdą pogodę. Miasta zaczynają się rozgrzewać, albo upał, który wręcz zabija, albo zalane po dach samochody. Bo ani Krzeszowice, ani Szczecin nie są wyjątkami. Zieleni ubywa w wielu polskich miastach. Jan Mencfel ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, który nazywa zjawisko betonozą i napisał o tym książkę. Sprawdzimy takim urządzeniem, jaka jest tutaj temperatura. Mówi, że z polskich miast znika co roku 1% zieleni. Betonowe pustynie straszą w, właściwie można powiedzieć, co drugim polskim mieście. Dlatego dzisiaj i tutaj trzeba coś z tym zrobić. Miasta w szczególności powinny zamienić się w gąbkę wychwytującą wodę wtedy, kiedy ona jest, często w nadmiarze. Bo katastrofa klimatyczna, która dzieje się na naszych oczach, to nie tylko susze, ale też gwałtowne nawałnice. Ale wróćmy do bardziej przyjemnego miejsca, czyli do naszego parku. Drzewa spełniają w mieście bardzo ważną rolę. Redukują zanieczyszczenia powietrza, dostarczają tlen, powodują, że powierzchnia mniej się nagrzewa, dzięki czemu temperatura w mieście jest o wiele niższa. I to nie tylko dzięki temu, że generują bardzo przyjemny, szczególnie w upałach, cień. Drzewa, krzewy, trawa po pierwsze magazynują wodę i oddają ją powoli swoimi porami w liściach podczas oddychania, dzięki czemu zwiększają wilgotność. Co ważne, gromadzą duże ilości wody w swoich systemach korzeniowych i liściach w tych wilgotnych okresach i rozprowadzają ją powoli po okolicy w okresach suszy, czyli wtedy, kiedy najbardziej ta woda jest nam potrzebna. Każde takie drzewo jest w zasadzie super wydajną pompą zasysającą wodę z gleby i przetrzymującą ją w swoich tkankach. Bez żadnego silnika, ropy, prądu jest w stanie pompować wodę na wysokość nawet 140 metrów. I drzewo nie jest samolubne w tym procesie. Dzieli się tym swoim skarbem. W ciągu doby jedno tylko drzewo jest w stanie oddać od 200 do 400 litrów wody do otoczenia. Ponadto przebywanie codziennie wśród przyrody polepsza nasze samopoczucie. Myślę, że wielu z nas doceniło to dopiero w zeszłym roku, kiedy ze względu na lockdown ograniczono nam dostęp, tak, do tych pięknych miejsc. Szczególnie istotne jest to dla dzieci. Jak wynika z duńskich badań naukowych, dzieci, które dorastają w otoczeniu zieleni, w ciągu swojego dalszego życia rzadziej zapadają na różnego rodzaju schorzenia psychiczne. Jak stwierdzili naukowcy z Uniwersytetu Aarhus, u ludzi, którzy spędzili dzieciństwo w otoczeniu lasów, łąk, ogrodów czy parków, ryzyko wystąpienia choroby psychicznej jest o 55% mniejsze niż u osób, które miały wokół siebie mniej zieleni, czy w ogóle nie miały jej wokół siebie. Również ten czynnik stresu jest o wiele mniejszy w momencie, kiedy mamy codziennie dostęp do wypoczynku i rekreacji na łonie przyrody. A ile tej przyrody, ile tej zieleni powinno nam wystarczy? Czy wystarczy mieć widok z okna na park lub mieszkać w pobliżu parku, czy też trzeba aktywnie z tego korzystać? No to już jest kwestia indywidualna. Na te pytania każdy z nas musi odpowiedzieć sobie sam. Naukowcy oczywiście i tym tematem się zajmowali bardziej od strony biologicznej i chemicznej. I tak na przykład amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu w Michigan podali grupie 36 ochotników tak zwaną naturalną pigułkę. Czyli nakazali co najmniej 3 spacery tygodniowo na łonie natury przez 10 minut lub dłużej, bez ćwiczeń sportowych, bez mediów społecznościowych, bez internetu, telefonowania, rozmów czy czytania. Przed spacerem, w czasie jego trwania i po, mierzono uczestnikom badań poziom kortyzolu, zwanego także hormonem stresu, pobierając próbki ślin. Analiza naukowców z Michigan wykazała, że już 20-minutowy spacer na łonie natury wystarczy do efektywnego obniżenia poziomu kortyzolu, czyli poziomu stresu.
Najlepsze efekty były widoczne, kiedy uczestnicy przebywali w zielonym otoczeniu przez 20-30 minut. Po raz kolejny potwierdzono w ten sposób skuteczność kontaktu z przyrodą jako taniego terapeutycznego środka tłumiącego negatywne efekty miejskiego życia. Nie bez przyczyny udział terenu zieleni miejskiej w powierzchni miasta jest do dziś traktowany jako jeden z wyznaczników jakości życia w mieście. Dobroczynny wpływ przyrody na zdrowie potwierdzają też naukowcy z Uniwersytetu z Wielkiej Brytanii. Zaobserwowali oni, że przeprowadzka do innej, bardziej zielonej części miasta sprawia, że ludzie doświadczają natychmiastowej poprawy samopoczucia psychicznego, która utrzymuje się nawet przez kolejne 3 lata. Działa to również w drugą stronę. Badając osoby zamierzające przenieść się na obszary o gęstszej zabudowie, zaobserwowali odczucie pogorszenia zdrowia psychicznego. Co ciekawe, spadek formy psychicznej następuje tuż po podjęciu decyzji o przeprowadzce i trwa tylko do czasu zakończenia przedsięwzięcia. Później zwykle samopoczucie wraca do stanu wcześniejszego. Polacy w dużym stopniu są świadomi pozytywnych skutków spędzania czasu na łonie przyrody. Globalny raport ogrodniczy, opierający się na badaniach przeprowadzonych w 9 krajach na próbie kilku tysięcy respondentów, pokazuje, że chcemy mieć dostęp do natury. Aż 98% z nas potwierdza, że dostęp do terenów zieleni w mieście i wokół jest podstawowym prawem człowieka. Dla porównania średnia światowa wynosi tutaj 89%. Jednak pomimo tak dobrego wyniku, to kolejne badania wskazują, iż nie odwiedzamy zbyt często lasów i parków. W parku bywa zaledwie 14%, a kilka razy w tygodniu park odwiedzań jedynie 19% Polaków. Aby zaspokoić potrzebę kontaktu z przyrodą, jesteśmy jednak gotowi na pewne poświęcenia. W największym stopniu jesteśmy gotowi na rezygnację z rozrywek elektronicznych. Aż 70% Polaków zamiast oglądać telewizję wolałoby wyjść na spacer. Wskaźnik ten jest najwyższy ze wszystkich badanych krajów. 40% badanych jest także gotowych podróżować dłużej do miejsca pracy, a ponad 40% zamieszkać z dala od rodziny i przyjaciół, byle tylko być pewnym, że wieczorem będzie nas witał szum drzew i śpiew ptaków w pobliżu domu. Jednak już tylko 4% Polaków jest w stanie płacić wyższe podatki, byle tylko mieszkać w okolicach terenów zieleni. Więc cenimy, ale nie do końca finansowo. A jak poznaniacy oceniają tereny zieleni w najbliższej okolicy? W ramach projektu Fundacji Sędzimira Liczna Zieleń zapytano mieszkańców Poznania, Krakowa i Łodzi o ocenę zieleni, jej jakość, ilość, funkcjonalność w najbliższym otoczeniu miejsca zamieszkania. W sumie niemal 4,5 tysiąca użytkowników wypełniło około 1600 ankiet i zaznaczyło 12,5 tysiąca różnego rodzaju elementów zieleni. W Poznaniu na podstawie 418 odpowiedzi na geoankiety pokazano wyniki na mapach. Tutaj przykład jednej z takich map. Im ciemniejszy kolor, tym częściej mieszkańcy zgadzali się z danym stwierdzeniem, w tym przypadku, że w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania jest wystarczająco dużo miejsc, na których można wypocząć wśród zieleni. Im kolor jaśniejszy, tym rzadziej taką odpowiedź dawano. Podsumowując, najlepiej oceniana była zieleń na osiedlach podmiejskich i o luźnej zabudowie, tam gdzie była bliskość właśnie klinów zieleni. Nisko oceniona była zieleń w osiedlach śródmiejskich. Nieco powyżej średniej oceniono osiedla tak zwane modernistyczne, Rataje, Piątkowo, Winograd. Jeśli chodzi o porównanie pomiędzy miastami, poznaniacy byli najmniej aktywni w badaniu, wypełnili najmniej geoankiet, dawali najmniej oznaczeń. Jednak sam rozkład statystyczny odpowiedzi był dość podobny w 3 miastach. Na pewno zwraca uwagę pozytywne nastawienie uczestników. Częściej zaznaczano miejsca wybierane na wypoczynek niż wymagające interwencji. Wyróżnia się tutaj nieco negatywnie Łódź, gdzie aż 25% wskazań dotyczyło miejsc, w których brakuje zieleni. Być może wskazuje to, że tym mieszkańcom najbardziej to doskwiera.
Interesującym wnioskiem jest też popularność niedużych obszarów zieleni i pojedynczych drzew, tak zwanych zieleni nieparkowej. A jak wygląda Poznań, jeśli chodzi o ranking udziału zieleńców, parków, terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem miasta? Na pewno słabiej niż w Krakowie czy Łodzi, gdzie wskaźnik ten wynosi około 5,8-5,7. Liderem jest tutaj Chorzów, 20,9% powierzchni miasta pod parkami, zieleńcami, zieleni osiedlowej, a najmniej tego typu obiektów jest w Kołobrzegu. Poznań mniej więcej jest w połowie stawki. 3,9% powierzchni miasta stanowią parki, zieleńce, zieleń osiedlowa. Niestety, podobnie jak w innych miastach, wartość tego wskaźnika nieco maleje z czasem. Jednak takie statystyki oparte są tylko o parki, lasy, skwery, najczęściej nie uwzględniają tych mniejszych fragmentów. Zieleni, ogródków, drzew, takich zieleni rozproszonych. I z pomocą mogą tutaj przyjść wskaźniki roślinności obliczone na podstawie zdjęć satelitarnych. Jednym z takich wskaźników, wykorzystywanych między innymi w pracy heksagonu, jest NDVI, skrót języka angielskiego. Obliczamy go na podstawie zdjęć z europejskiego satelity Sentinel w rozdzielczości 10 metrów i wykorzystując sensory światła czerwonego i podczerwieni. Na mapie widać kolorem zielonym obszary o wysokich wartościach wskaźnika, czyli te, które są głównie zadrzewione, czerwonym te o mniejszej ilości zieleni, czyli mniejszej wartości wskaźnika. Wyraźnie widoczne są tutaj wszelkiego rodzaju parki i lasy, ale też występują właśnie też te pojedyncze drzewa czy skupiska drzew i zielone podwórka. Jednak dla warunków życia mieszkańców najistotniejsza jest też ta odległość, jaką mamy od miejsca zamieszkania do terenów zieleni. W tym celu wykorzystano też ten sam wskaźnik, określając promienie 200, 500 czy kilometr od zabudowań i obliczono średnie wartości NDVI. Na podanym przykładzie na tej mapie mamy w takim buforze 200-metrowym wokół miejsc zamieszkania. Widać, że te gęsto zabudowane osiedla, Jeżyce, Stare Miasto, Łazarz mają bardzo niskie wartości wskaźnika i są wyraźnie zaznaczone kolorem czerwonym. Wyraźnie widać, że ta centralna część miasta wymaga najpilniejszych działań, czyli ochrony istniejących drzew i nasadzenia nowych oraz zazielenienia podwórek czy tworzenia jakichś nowych parków i skwerów, szczególnie właśnie w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc zamieszkania. I władze miejskie oraz mieszkańcy zaczynają to coraz bardziej dostrzegać i również nasz Poznań pomału zielenieje, odbrukowuje się. Jednym z takich przykładów jest Stary Browar, który jeszcze w zeszłym roku od frontu straszył gęstą kostką brukową, a w tym roku już przyciąga ładną aranżacją. Kolejne to cała seria nasadzeń Zarządu Zieleni Miejskiej, nasadzenia zarówno w parkach, zieleńcach, jak również jako zieleń przydrożna, ze szczególnym naciskiem na Śródmieście. No tak, ale miałam Państwu mówić o zieleni miejskiej w różnych odsłonach. A parki, zieleńce, zadrzewienia przydrożne, lasy, to oczywistość. Ale czy zieleń zawsze musi być zielona, zieleń miejska? Co w sytuacji, gdy większość przestrzeni w mieście została już zabudowana i pokryta grubą warstwą betonu? Czy w takiej sytuacji już nie ma szans na zieleń? W tym kontekście coraz częściej mówi się o tak zwanej błękitno-zielonej infrastrukturze, czyli wszelkiego rodzaju rozwiązania, które pozwolą nam efektywnie zagospodarować wodę, złapać na przykład deszczówkę, tworzyć tak zwane miasto-gąbkę. Do takich rozwiązań będą należały m.in. różnego rodzaju stawy retencyjne, ogrody deszczowe, fontanny, place wodne. Elementy te powinny w przestrzeni miasta być tak zaprogramowane i zaprojektowane, aby wspólnie z terenami zieleni tworzyły odpowiedni ciąg, który poprawi przyrodnicze funkcjonowanie miasta.
Do zielonej infrastruktury należą również zielone dachy, ściany i fasady pokryte terenami biologicznie czynnymi, czy ekrany akustyczne porośnięte różnego rodzaju roślinnością tnącą. Należą tu również ogrody społeczne pielęgnowane przez mieszkańców, czy ogródki działkowe i ogrody przydomowe. Ciekawą inicjatywą są tak zwane parklety, czyli małe przyuliczne miejsca do odpoczynku, zwykle o charakterze sezonowym i mobilnym. Są to różnego rodzaju obiekty małej architektury miejskiej, które są wkomponowane bezpośrednio w obszar jezdni lub chodnika, często służą jako ogródki na przykład dla restauracji, przy czym są dostępne dla wszystkich chętnych. Pierwszy parklet zainstalowano w 2010 roku w San Francisco, jednak rozwiązanie to bardzo szybko przyjęło się również za oceanem i dziś możemy je spotkać w Wielkiej Brytanii, Belgii czy na Ukrainie. Również w naszym kraju pomału wkraczają na nasze ulice. Są już takie instalacje w Łodzi, są planowane kolejne w Gdyni i w Śródmieściu. Parklet zajmuje powierzchnię najczęściej jednego, dwóch miejsc parkingowych, a sposób jego zagospodarowania jest dowolny i zależy właściwie tylko od jego twórców. Jest to też ciekawa inicjatywa, na przykład do zgłoszenia w ramach tak zwanego funduszu obywatelskiego. Coraz popularniejsze stają się również inne mobilne rozwiązania zagospodarowania zieleni. Tak naprawdę każdy z nas może przyczynić się do tworzenia błękitno-zielonej infrastruktury w mieście. Na przykład zakładając kwietne balkony, przydomowe ogródki czy oczka wodne, czy decydując się na łąki kwietne zamiast równo skoszonego trawnika. I to się opłaca. Korzyści z terenów zieleni dla człowieka są bardzo istotne, ale jednocześnie niedoceniane. Dlatego zaczęto je nazywać usługami lub świadczeniami ekosystemowymi, aby nadać im konkretną wartość, także finansową. Lista takich świadczeń jest długa, ale generalnie dzieli się na cztery główne typy. Nie wszystkie z nich można da się bezpośrednio wycenić. Jednak idąc za przykładem światowych metropolii, warszawscy urzędnicy i naukowcy z GGW policzyli, ile pieniędzy zarabiają stołeczne drzewa, pełniąc najważniejsze dla zdrowia mieszkańców usługi, takie jak oczyszczanie powietrza z dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, pyłów zawieszonych, a także magazynowania dwutlenku węgla i produkcja tlenu. W przypadku pilotażowej grupy drzew z warszawskiej Woli było to około 25,5 tysiąca złotych rocznie. Przekładając to szacunkowo na wszystkie 9 milionów drzew Warszawy, możemy przyjąć, że jest to co najmniej 170 milionów złotych rocznie korzyści z drzew. Wycena zależy oczywiście od wielu czynników, wymaga szczegółowych pomiarów, wskaźników biofizycznych, wykorzystywania specjalistycznego oprogramowania, ale zdecydowanie pozwala inaczej spojrzeć na zieleń jako wyjątkowy zasób. O bezpośredniej wartości finansowej drzew i zieleni świadczy również ich wpływ na wzrost wartości nieruchomości. W jednym z amerykańskich badań wykazano, że wartość posesji spada w przeliczeniu o 12 zł na każde 30 cm odległości od terenów zieleni. Badania wykazały także, że cień z drzewa może obniżyć koszty klimatyzacji domów jednorodzinnych o 20-30%. Ba, jedna niewielka grusza pracuje z wydajnością dwóch domowych klimatyzatorów. Nawet po śmierci drzewa pełnią istotną rolę, zarówno funkcjonalną, jak i estetyczną i warto zostawić je w naszym krajobrazie. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do spaceru do najbliższego parku czy zieleńca. Być może odkryją Państwo jakieś nowe odsłony zieleni w Państwa okolicy. Może zainspiruje to Państwa do stworzenia własnej infrastruktury błękitno-zielonej w ogrodzie czy na balkonie i zgłoszenia inicjatywy do kolejnej edycji jednego z konkursów na zieleń w mieście czy w gminie, gdzie Państwo mieszkają. Być może zgłoszą Państwo jakieś propozycje do Funduszu Obywatelskiego. Serdecznie zapraszam. Dziękuję.